czym dla Pana jest Śląsk? Wszystkim. Tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem, o tej ziemi pisałem, na tej ziemi robiłem swoje interesy, a teraz jest takim miejscem, gdzie z podróży fantastycznej, egzotycznej, pełnej przygód i emocji wracam i jestem najbardziej szczęśliwy. Tadeusz Biecki, pisarz, dziennikarz, podróżnik, już od czasów studiów związany z pracą w mediach. Od zawsze ciekawy świata, a przede wszystkim ludzi. Znamy się ponad 40 lat. On wtedy był bardzo młodym dziennikarzem, zapowiadającym się, takim gniewnym. Bardzo był zainteresowany tak zwaną krzywdą ludzką. A ponieważ to były czasy, kiedy krzywda ludzka była permanentnym zjawiskiem, więc miał dużo pola do popisu. Od początku lat 90. podróżuje z żoną Wandą po świecie. Odwiedził najbardziej egzotyczne miejsce na Ziemi. To kilkadziesiąt krajów. Przewędrował Afrykę, Azję i Amerykę Południową. Podziwiałem go za fascynację egzotyką. On znalazł świetnego partnera życiowego, Wandzie, która z nim bardzo dużo podróżowała. Ta fascynacja egzotyką była nacechowana humanizmem, ponieważ w centrum zainteresowania był człowiek, który był oceniany w sposób bardzo rzetelny, bardzo obiektywny. Autor powieści historycznych i sensacyjnych zachwyca także reportażem. Sen pod Baobabem został wybrany podróżniczą książką 2012 roku. Wydana w 2013 roku Zabawka Boga także zachwyciła recenzentów. W najnowszej trylogii afrykańskiej autor oddaje głos ludziom, których spotkał podczas ponad 30-letniej wędrówce po Czarnym Lądzie. Przy tej całej powadze tematów, które podejmował, bardzo pogodnym człowiekiem jest, dowcipnym, umiejącym zachować się w każdej sytuacji towarzyskiej. I to w nim zawsze podziwialiśmy wszyscy znajomi, że on starał się wydobyć zawsze ten pierwiastek faktyczny, bez żadnego dodatku, bez żadnej improwizacji. Panie redaktorze, zaczynał Pan publikować w gazetach już w latach 70. ubiegłego wieku jako student. Skąd takie dziennikarskie zainteresowanie i czy nie miał Pan wątpliwości wchodząc w zawód dziennikarski w tamtych trudnych latach? Ja chyba w 5. klasie szkoły podstawowej pomyślałem, że chciałbym być dziennikarzem i to marzenie mi nigdy nie minęło. Właściwie już na drugim roku studiów tak naprawdę zacząłem przygodę z dziennikarstwem. Uważałem wówczas, że to jest najpiękniejszy zawód świata, że nic lepszego nie może w życiu się zdarzyć niż bycie dziennikarzem. Ale te czasy wtedy nie były łatwe dla dziennikarstwa. I tak, i nie. Nie były łatwe dlatego, że nie można było pisać prawdy, więc to oczywiście jest czymś, co dla dziennikarza jest straszliwie bolesne. Ale równocześnie w tamtych czasach wypracowaliśmy takie ciche porozumienie z czytelnikami i w dobrych tygodnikach, a ja pracowałem na szczęście w dobrych tygodnikach, to porozumienie było ewidentnie widoczne i nasi czytelnicy nauczyli się bardzo wiele czytać po prostu między wierszami. Później w przeglądzie tygodniowym, to już był początek lat 80., więc też paskudne lata,
kiedy najpierw przez długi czas byłem bezrobotny, a w końcu znalazłem pracę właśnie w Przeglądzie Tygodniowym, który wówczas był taką gazetą dla dziennikarzy, jak się to wówczas nazywało, niezweryfikowanych, bo władza w pewnym momencie się zorientowała, że musi trochę tego wentyla bezpieczeństwa popuścić. Wówczas na przykład przyjąłem taką zasadę, że piszę o dramatach ludzi. To były pojedyncze dramaty i to przechodziło, ale te dramaty pojedynczych ludzi tak naprawdę symbolizowały bardzo często dramaty wielkich grup społecznych, dramaty całego społeczeństwa. I właśnie nasi czytelnicy tak to rozumieli, tak to odbierali. Zresztą też nieraz mieliśmy do czynienia z mądrzejszymi cenzorami, którzy też to tak odbierali. I wtedy trzeba było walczyć o to, żeby jednak taki materiał się ukazać, zawsze jakby informując, że przecież to jest jednostkowa historia. A czy pamięta Pan swój pierwszy reportaż? Reportaż to było to, co ja zresztą w ogóle uważam za najpiękniejsze w tym zawodzie, dlatego że to pokazuje prawdziwe życie, że to pokazuje ludzi. Bo innych ludzi bardzo wiele rzeczy na świecie interesuje, ale zawsze najbardziej ten drugi człowiek. Człowiek zawsze był moim bohaterem. Zresztą jest nim również do dziś. Bohaterowie moich książek są najważniejsi. To te postacie są najważniejsze. Nie ten świat, który pokazuje, ale właśnie postacie, ci ludzie, ich życie. A ten pierwszy reportaż? Pierwszy reportaż, myślę, że trzeba powiedzieć o pierwszym najważniejszym. To był reportaż, który okazał się w 1981 roku. Nazywał się Rachunek dla bezkarnych. I on okazał się w Trybunie Śląskiej, kiedy próbowaliśmy właśnie na łamach tej partyjnej gazety pokazywać prawdę. Zresztą wtedy można było. I wtedy pokazałem prawdę o tym, jak straszliwie komunizm złamał kręgosłupy moralne ludzi. A mój taki prawdziwie pierwszy, piękny i ważny reportaż nazywał się Rodziłem. To był reportaż o narodzinach mojego syna. Ja byłem wówczas obecny przy tych narodzinach. To się w ogóle nie zdarzało, to w ogóle była sensacja. Tak. To była absolutnie niezwykła historia, ale to był piękny reportaż. Reportaż o tym, jak rodzi się nowe życie, jak rodzi się nowy człowiek i jak mężczyzna jest uczestnikiem tego procesu przychodzenia na świat swojego własnego dziecka. Zatrzymajmy się przy tym reportażu opublikowanym w Trybunie Robotniczej, reportażu, o którym Pan wspomniał, czyli Rachunek dla bezkarnych. Dotyczył on kontroli NIK-u przeprowadzonej w śląskich przedsiębiorstwach i w Urzędzie Wojewódzkim. Ci bezkarni to był Zdzisław Grudzień, Tadeusz Pyka, Jan Szydlak, a przede wszystkim Edward Gierek. Warto było, czy dziennikarz powinien iść pod prąd? Kiedy napisałem ten reportaż, to mój ojciec do mnie zadzwonił, powiedział, przecież oni cię zabiją. Coś ty zrobił. Ja chyba nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, co ja zrobiłem, ale oczywiście, że warto było. I nawet gdyby mnie zabili, to warto było, bo to był chyba pierwszy reportaż w Polsce pokazujący bezkarność tamtej władzy, jej demoralizację. Zresztą ten reportaż był przedrukowywany w wielu krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych. On zrobił taką sensację trochę ogólnoświatową. Zresztą ja potem dzięki temu reportażowi przez jakiś czas żyłem z pieniędzy, które otrzymywałem za ten reportaż z różnych zachodnich gazet, wtedy kiedy byłem przez prawie półtora roku bezrobotny, bez pracy, bo wyrzucony z pracy, z zakazem pracy w dziennikarstwie. Śląsk jest Panu szczególnie bliski w artykułach i książkach, które Pan publikuje w latach 80. Miasto na wulkanie o niszczonym przez górnictwo Bytomiu oraz Ślązacy i Ślezjerzy to pierwsza w komunistycznej Polsce pozycja poświęcona wzajemnym stosunkom śląskich Polaków i Niemców. One się ukazały w połowie lat 80. Cenzury wtedy nie było? Cenzura była oczywiście, tak, była. Ale to z kolei był czas, kiedy generał Jaruzelski zorientował się, że ten system zmierza do upadku i następowało pewne poluzowanie. Większość dziennikarzy z tego nie korzystała, ale ci, którzy wiedzieli, że tak jest i którzy mieli tą odwagę, żeby spróbować,
Ja nie miałem właściwie nic do stracenia. To mogli tak pisać i to pozwoliło mi w tamtych dosyć naprawdę trudnych latach napisać takie książeczki reporterskie, które rzeczywiście pokazywały prawdę, no prawdę o Śląsku. W 1989 roku porzucił pan dziennikarstwo, zajął się biznesem, kupił Trybunę Śląską. Warto było? Wie pani, to było tak. Ja któregoś dnia szedłem ulicą, dzisiaj na Starą Miejską, i pomyślałem sobie, że w zasadzie ja już wszystko, co mogłem napisać, w tym najważniejszym czasie, w którym mogłem napisać, napisałem. I przypomniałem sobie słowa takiego dziennikarza, który przed wielu, wielu laty, kiedy ja rozpoczynałem dziennikarstwo, powiedział mi: dziennikarstwo to jest wspaniały zawód pod jednym warunkiem, że wiesz, kiedy z niego odejść. Ja poczułem taką potrzebę zrobienia czegoś konkretnego, bo wydawało mi się, że to wszystko, co ja robiłem, to było właściwie życie cudzym życiem. To było odzwierciedlanie różnych ludzkich postaw, ale nigdy sam niczego samodzielnie nie dokonałem i tego mi brakowało. I wtedy postanowiłem, czując też, że upada komunizm, że nie wiadomo, jak będzie wyglądało wszystko, ta przyszłość dziennikarstwa, postanowiłem zająć się biznesem, postanowiłem zrobić coś konkretnego. No i tak się szczęśliwie złożyło, że mi się udało. Założyłem jedną firmę, potem drugą. One dość dobrze się rozwijały. W końcu rzeczywiście pojawiła się, bo gdzieś tam z tyłu tkwiła taki trochę tęsknoty za tym porzuconym dziennikarstwem. Pojawiła się ta sytuacja ze sprzedażą wówczas już Trybuny Śląskiej. Grono ludzi zdecydowało się ją kupić. Zaproponowano mi także udział w tym przedsięwzięciu. No i z racji tej, że wszyscy pozostali byli raczej przedsiębiorcami, nikt nie miał pojęcia o dziennikarstwie, mnie zaproponowano, żebym był także prezesem tego wydawnictwa, a także redaktorem naczelnym. Ale ja nie bardzo chciałem być wówczas redaktorem naczelnym, bo miałem świadomość, że to nie będzie łatwe. Powrót z tygodnika do dziennika, a równocześnie wydawało mi się, że lepiej się skoncentrować na tej pracy biznesowej. Ale o tym zdecydował zespół. Zespół powiedział, że nie chcą mieć innego redaktora naczelnego. Ja miałem rzeczywiście wówczas taki autorytet wyniesiony z tych czasów lat 80. i tych tekstów, które pisałem. No i przyjąłem tą rolę i pełniłem rzeczywiście przez prawie 10 lat te dwie funkcje, zarówno prezesa wydawnictwa dbającego o rozwój biznesowy gazety, jak i też redaktora naczelnego. A po kilkunastu latach kolejna wolta, sprzedaje pan Trybunę, zaczyna podróżować i opisywać te podróże w książkach. W pewnym momencie doszło do konieczności sprzedaży Trybuny, tak zdecydowali moi wspólnicy. W tej sytuacji również taka była moja decyzja. Prawdę mówiąc, nie mieliśmy za bardzo wyjścia. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej ogromną presją kapitału niemieckiego, który już opanował część polskiej prasy, w sposób dramatyczny atakował Trybunę Śląską, przede wszystkim biznesowo. Ta decyzja w końcu zapadła, to była czysto biznesowa decyzja. Natomiast no ja zrozumiałem, że jednak moją rolą jest pisanie. Zafascynował mnie świat, zwłaszcza ten trzeci świat, który okazał się światem o wiele bardziej atrakcyjnym, ciekawym, bogatszym, z niezwykłymi ludzkimi życiorysami. A jak już wcześniej wspomniałem, właśnie ludzie są zawsze dla mnie najważniejsi. I to było fascynujące. Natomiast swoją pierwszą książkę o Afryce napisałem ze złości, dlatego że przeczytałem książkę jakiegoś celebryty, który pewnie był 3 tygodnie na wycieczce w Afryce. Mieszkał w klimatyzowanym hotelu i jeździł klimatyzowanym autobusem i napisał po prostu bzdurną książkę o Afryce. Ja już wówczas miałem za sobą ponad 10 lat podróżowania po świecie, w tym także wiele razy po Afryce, i zobaczyłem, że to jest, że świat, który on pokazał, a także wielu innych ludzi, jest światem kompletnie nieprawdziwym. I w ten sposób rzeczywiście powstał Sen pod Baobabem, książka, która
co się rzadko zdarza debiutantom, została wybrana podróżniczą książką 2012 roku. No a potem mi się to już spodobało, stwierdziłem, że to jednak jest to, co ja najbardziej lubię robić i za tą książką poszły następne książki podróżnicze, a potem także książki sensacyjno-historyczne, bo historia jest moją taką drugą pasją. Pana książki podróżnicze plasują się bardzo wysoko w rankingach czytelniczych. Jaki jest przepis na dobrą książkę podróżniczą? Jeden. Najprostszy z możliwych. Napisać prawdę. Nie koloryzować, nie upiększać, nie ukrywać tego, co dzisiaj niepoprawne politycznie. Tego na przykład, że Afrykanie najpiękniej na świecie marzą. Nikt tak pięknie nie marzy jak Afrykanie. I najgorzej na świecie pracują. Nikt tak źle nie pracuje jak Afrykanie. Więc pisać prawdę. Myślę, że ten sukces moich książek, bo rzeczywiście on jest, to prawda, jestem dzisiaj w czołówce pisarzy, jeśli chodzi o literaturę podróżniczą, wynika przede wszystkim z tego pokazywania prawdy, tego pokazywania tego świata naprawdę bez żadnych upiększeń, takiego jakim on jest naprawdę. I to jest chyba przepis na powodzenie takich książek w czasach, kiedy coraz mniej się książek czyta. A jakie pan ma jeszcze marzenia podróżnicze, gdzie chciałby pan być? Wie pani, ja chciałbym być jeszcze w tak wielu miejscach, że aż nie śmiej o tym marzyć. Ale jest taka pewna lista rankingowa. Tak, ale oczywiście są takie fantastyczne miejsca na świecie, gdzie chciałbym spędzić znacznie więcej czasu. Takim miejscem jest dawna stolica Laosu, Luang Prabang, w której jestem absolutnie zakochany. Nawet w pewnym momencie myślałem, czy naprawdę nie warto by się tam było przeprowadzić. To jest przepiękne, fantastyczne miejsce. Afryka jest też fantastyczna. Aczkolwiek z kolei w Afryce nie potrafiłbym żyć długo, bo ja jednak jestem Europejczykiem i te wszystkie wady Afrykanów i wady tego świata, łącznie z brudem tego świata, są dla mnie jakby na dłuższą metę nie do przetrwania, ale są takie fantastyczne wyspy Bijagos, należące do Gwinei Bissau, gdzie świat jest tak piękny i tak naturalny i tak szalenie prawdziwy i uczciwy, że tam też mógłbym spędzić wiele, wiele czasu. Takich fantastycznych miejsc jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i mógłbym tu teraz wymieniać taką długą listę, ale nie chciałbym zamęczyć słuchaczy. Jakie są pana marzenia zawodowe i prywatne? Chciałbym napisać te książki, które mam w planie. Żeby one zamknęły w jakiś sposób moje życie, żeby też spojrzeć przez pryzmat mojego życia na świat, w którym żyłem. To na pewno takie zawodowe marzenie. Drugim takim zawodowym marzeniem, pewnie już niespełnialnym, to jest to, żeby dziennikarstwo wróciło do dawnej kondycji, żeby dziennikarz nie pisał to, co mu ślina na język przyniesie, czy to, co gdzieś usłyszy, ale żeby zaczął pracować nad tekstem i po prostu, żeby na świecie nie było tyle tak straszliwie psujących opinii o dziennikarstwie, ale także psujących nasz świat fake newsów. Prywatnie, nie, ja już o niczym nie marzę prywatnie. Moje życie jest spełnione, mnie się w zasadzie wszystko w życiu udało. Oby tylko tak dalej trwało, no. Marzy mi się, żeby ta wojna, która tam gdzieś huczy za naszymi granicami, jednak nie stała się jakimś takim kolosalnym nieszczęściem dla świata.